Finisz wieńczy dzieło, jak to zwykło się mówić, i dzisiaj rzeczywiście odsłonięcie muralu wypadło bardzo efektownie i efektywnie. Mnóstwo Opolan dziękuję, że przyszli, bo robimy to dla nich. Jesteśmy dumni z tego, że mieszkamy w stolicy polskiej piosenki, staramy się w różny sposób to pokazywać i pomysł muzycznych murali jest jednym z takich pomysłów. I jak dzisiaj mieliśmy okazję doświadczyć, przyjął się bardzo miło przez mieszkańców i też myślę przez rodzinę Zbigniewa Łęckiego. Była dzisiaj z nami jego córka. Sam mural jest piękny, przy zrewitalizacji przez nas placu świętego Sebastiana, który zyskał dużo zieleni, piękną fontannę i teraz wyjątkowy mural. Myślę, że wielu turystów z Polski, z całej Polski będzie tu przychodzić i w ten sposób sławić to miejsce, promować Opole, a nam serce rośnie z tego, że mieszkamy w takim mieście. Oczywiście to nie ostatni mural, będzie 61, 62 Festiwal Polskiej Piosenki. Wiele pomysłów w głowie. Będziemy szukać też fantastycznych projektów. Ten, który tu jest, został wybrany spośród ponad 30, które były na to zgłoszone z całej Polski. Kto będzie następny? Jeszcze nie wiem, ale czekam na podpowiedzi. No, oczywiście, że jestem zadowolona. Jestem zadowolona z całej inicjatywy, ale też dlatego, że tyle ludzi przyszło, że tyle ludzi chciało zobaczyć to otwarcie muralu. Zawsze to jest ogromnie cieszące i bardzo wzruszające. Zresztą chór również znam i niejednokrotnie już śpiewaliśmy, przecież otwieraliśmy również gwiazdę razem. Jakoś czuję się dobrze w Opolu. Drodzy Państwo, serdecznie zapraszam. Zakończyliśmy Festiwal Wodecki Twist, ale tak naprawdę koncert jest pod tytułem Oczarowanie i pięknie czarujemy muzyką ze znakomitymi wokalistami. Teraz w lipcu szukajcie w amfiteatrze, będzie Oczarowanie. Zaskoczyło mnie to, znaczy ilość ludzi, cała oprawa, bo to się nieczęsto rzeczywiście zdarza. Są otwarcia, ale one no, bardzo często są kameralne jednak, a tutaj no właśnie obecność chóru, obecność prezydenta, no i cała ta otoczka, dużo ludzi. Z jednej strony działają onieśmielające, ale z drugiej strony jest to taki przyjemny dreszczyk emocji. No i jak to sam Wodecki mówił, no fajne są brawka, nie? Bardzo lubię powtarzać, to już moi studenci też wiedzą o tym bardzo dobrze, szczególnie z końcem semestru letniego, przytaczać słowa mojego kolegi z wydziału, Bogusia Bachorczyka, który zapytany kiedyś w wywiadzie o to, która jego rzeźba albo który jego obraz podoba mu się najbardziej, to on mówi każdy następny. Ja też tak trochę mam. Lubię każdą następną rzecz, w którą się rzucam. I oczywiście są takie rzeczy, które chciałbym zmienić. Tylko że jakbym zaczął je zmieniać, to już byłby inny projekt. Polecam się na przyszłość.